bardziej może kojarzone już z polskimi verbalizacjami tego, co dla tradycyjnie myślących Polaków najświętsze. To nie jest tutaj tani sentymentalizm, ale właściwie jakaś metafizyczna bitwa. Ja sobie czasami przypominam krótkie zdanie, opieram się o opór. To opieram się o opór, jak gdyby był ścianą, a może był jakimś wsparciem, pomocą. I tu bardzo rzadkie sformułowanie, ciekawe. Opieram się o ni, opieram się o niego, opieram się o opór. W jednym z tekstów Keller napisał, że nieważne sala czy las. Oczywiście fonetycznie to jest takie bardzo otwarte, inkluzywne, przyciągające. Ale ważne jest to, że właśnie ta walka żołnierza kultury klasycznej odbywa się, czy to w warunkach tej ekstremalnej fizycznej konfrontacji, czy w bardzo trudnych, wydaje mi się, dyskusjach, jak i dyskusjach panelowych na przykład, dyskusjach z reprezentantami dekonstrukcjonizmu, czy innych kierunków wkraczających do nas gdzieś po 80 roku, po 90, nowszych wersji hermeneutyk podejrzeń, tych gdzieś u progu wieku czerpanych z inspiracji niczeańskich. I tutaj Keller też potrafi w te konfrontacje wchodzić. Bardzo bliski jest mi Partyzant Prawdy i jako tomik, i po prostu jako pewna postać, jako pewna propozycja postawy. Być może już gdzieś o tym wspominałam, ale doskonale pokazuje to Zagajewski w Solidarności i Samotności, jak moda lat 80., dosłownie taka moda męska na ulicy, jak ona odzwierciedlała tęsknotę za tym obrońcą, rycerzem, jednocześnie kimś niezależnym. To była moda w latach 80. wczesnych na wielkie wojskowe kurtki w kolorze khaki. I tutaj ten partyzant doskonale się wkomponowuje, ten Partyzant Prawdy. On wychodzi za miasto symbolicznie, tam w Solidarności i Samotności. To jest ten gest odrzucający wszelkie antyszambrowanie, wszelkie jakieś salonowe bywanie, odrzucenie salonu warszawskiego, tej warszawki z rozmaitych epok, gotowość znalezienia się poza, na aucie, jak się to teraz określa. Także, że tutaj też myślę właśnie o tym partyzancie prawdy. Pan pisze tak, partyzant na polu Rzeczypospolitej to nieledwie punkt. Oczywiście dalej z taką nadzieją, że taki punkt może urastać czasem do punktu zwrotnego. Przy ogromnej intensyfikacji kanałów komunikowania nakładają się na siebie te różne tendencje i myślę, że już stara sinusoida, która pokazuje prądy bardziej racjonalne i bardziej romantyczne i irracjonalne, że ona już kompletnie nie jest do podtrzymania w sytuacji, kiedy przekrzykujemy się nawzajem i usiłujemy się jakoś wzajemnie unieważniać pokoleniowo. Może jest też tak, że bez nawet jakiejś świadomie przeprowadzanej konfrontacji, najzwyczajniej w świecie rezonują w nas wiersze ludzi urodzonych mniej więcej w tych dziesięcioleciach, co my. Tak się składa, może przypadkiem, ale myślę, że jednak coś się za tym kryje. Jak obserwuję jakichś nieco starszych ode mnie krytyków, urodzonych w latach 40., no to dla nich oczywiście najważniejsi są ci rówieśnicy. Mnie się wydaje, że nikogo tak nie rozumiem, jak ludzi urodzonych gdzieś między 61 a 69. Oczywiście tak, autoparodystycznie ktoś z tego pokolenia Brulionu napisał nawet, że
najlepszy rocznik tego pokolenia, to jest podobno jego rocznik, więc można i tak. I nie jest to tak zupełnie nowe, bo z kolei w pokoleniu 56, czyli tych urodzonych w latach 34-35, też się ludziom wydawało, że absolutnie modelowy przedstawiciel pokolenia to jest ten urodzony w 1934, a nie żaden trochę wcześniej. Czy ma Pan jakiś ulubiony wiersz, który chciałby Pan z tego przedstawić? To jest na pewno trudne pytanie. Z tych dusz. Ale to też jest trudne pytanie, jakby nie tylko z takich względów osobistych, że ja tutaj nie mogę się zdecydować, który byłby moim ulubionym, ale myślę, że ono byłoby w ogóle trudne dla czytelników Kellera. Tak jak ich pojmuję w kontekście tego projektu poetyckiego, jaki nam autor przedstawia, w tym sensie, że skoro mamy w zasadzie w każdym tomiku jakiś nowy język poetycki, no to gdybyśmy chcieli wybrać taki jeden ulubiony wiersz, to w zasadzie musiałby być to jeden z każdego tomiku, a i to mogłoby być skomplikowane, no bo każdorazowo w tym tomiku to też nie jest tak, że jest jakiś jeden określony język główny, ale też tych języków częstokroć jest wiele, zwłaszcza w tych tomikach no już z lat 2000, więc w tym sensie to na pewno trudno by było mówić o takim jednym wierszu. Ale skoro już został może wywołany temat Partyzanta Prawdy, to może w tym momencie skupiłbym się właśnie na tym utworze w jakimś tam sensie programowym też z tomu Partyzant Prawdy z roku 96. Jest to wiersz o tytule Szósta rocznica. To też zresztą jest ciekawy tytuł, bo w tym wierszu debiutanckim mamy, znaczy w tym tomiku debiutanckim mamy wiersz o tytule Pierwsza rocznica. Wiersz, tomik debiutancki ukazuje się w roku 90, pierwsza rocznica, szósta rocznica, ukazuje się ten wiersz w tomiku z roku 96, więc tutaj łatwo sobie policzyć, o co tutaj może chodzić, więc być może to jest jakaś szósta rocznica od tego momentu, kiedy zostało się poetą, no to już tak zupełnie trywializując, ale też jest taki inny kod, troszkę głębszy, nawiązanie do Józefa Brodskiego, do takiego słynnego poematu w zasadzie o tytule Piąta rocznica. Tutaj mamy szóstą rocznicę, piąta rocznica, więc być może to jest też jakiś dialog międzytekstowy. Ja pozwolę sobie przeczytać tą szóstą rocznicę i potem może jeszcze parę słów o niej. Oczywiście nie przeczytam tego tak, jak pewnie życzyłby sobie sam autor, bo to jest pewien też fenomen spotkań autorskich z Krzysztofem Kellerem, które zawsze są takimi spotkaniami performatywnymi mocno. Sam autor próbuje częstokroć skandować, rapować swoje utwory. To jest troszkę na zasadzie pewnej takiej dramy, monodramu, trochę takiej psychodramy. To rzeczywiście to mówienie wieloma głosami, które jest wpisane poprzez różne dykcje poetyckie, no to też autor stara się na spotkaniach autorskich jakoś te różne głosy naśladować, więc to też jest jakoś w tym sensie interesujące i też jakoś chyba charakterystyczne dla pokolenia Brulionu, jeżeli sobie przypomnimy chociażby występy sceniczne Marcina Świetlickiego, albo jakieś takie programy satyryczne, które brulionici mieli swego czasu w telewizji publicznej jeszcze w latach 90., więc to takie zacięcie sceniczno-kabaretowe, no to na pewno jest tym rocznikom 60. skupionym wokół tego czasopisma jakoś tam bliskie. Ale już teraz szósta rocznica. Przy oknie więc z widokiem na drzewa, ptaki, ulice, by nie zamieszać się w to, co on stojąc przy mapie wylicza. Tu transzeje, stamtąd nacierają czołgi. Lotnictwo cofnęło pomoc. Jesteś sam. Trzymaj się karabinu i zmykaj. Więc zmykam. Drzewa, ptaki, zieleń jak wędrowiec w drodze na górę. Skalne grzbiety to jeszcze przyszłość. Za sobą mam bardziej płaską strukturę. Dziś znowu nie było zrzutów. Przyjdzie jeść liście i korzenie. Kończy się amunicja i targa odzienie.
Wielu przeszło granicę. Zostałem wtopiony w zieleń, schowany pod świerków spódnicę. Wszy więcej niż włosów. Wieśniacy zatrzaskują drzwi, przekonani terrorem. Dystans, on jest moim wymiarem. Trzyma mnie opór, tylko on, opieram się oń, jak opój o płot. Tło jest mniej ważne, sala czy las, partyzant prawdy, może to właśnie ja. I ta ostatnia strofa z partyzantem prawdy i zwłaszcza te pierwsze słowa, pierwsze w zasadzie trzy wersy tej ostatniej strofy, one są, znaczy w tej mojej tutaj takiej bardzo nieporadnej interpretacji, może do końca tego nie było słychać, ale w takich interpretacjach autorskich częstokroć te pierwsze trzy wersy są zapętlone, więc Keller stara się to czytać właśnie: trzyma mnie opór, tylko on, opieram się oń jak opój o płot, trzyma mnie opór, tylko on, opieram się oń jak opój o płot, i tak dalej, i tak dalej. Częstokroć to jest właśnie wielokrotnie powtórzone i wtedy słychać też tą intencję odautorską takiego... Kiedyś to Karol Maliszewski bodajże chyba w 97 roku na łamach Toposu w takiej recenzji właśnie z tomu Partyzant Prawdy nazwał ten konkretny fragment wiersza transcendującym jazzem. Właśnie ta intencja muzyczna, która miałaby upodabniać wiersz do zupełnie jakiegoś innego kodu semiotycznego. Więc to na pewno tutaj by było istotne i to myślę, że też jest istotne też w tym kontekście. Oczywiście, bo wiele tutaj padło takich rzeczy dotyczących jakiegoś wymiaru etycznego, kim miałby być ten partyzant prawdy i jakimś właśnie partyzantem, ani niekoniecznie żołnierzem wolności, niekoniecznie żołnierzem wartości, ale właśnie partyzantem, czyli kimś, który, no, kimś, kto już bardzo często jest po prostu taką osobą przegraną. No, wojna się skończyła, a ten jeszcze niezrozumiany przez nikogo partyzant wciąż gdzieś tam po lasach się kryje i walczy, więc to też jest taka postać tragiczna. Więc ten wymiar etyczny tutaj na pewno jest też ważny, ale jest też nie mniej ważny jest ten wymiar taki czysto formalny, czysto poetycki, bo Keller pokazując właśnie w tym fragmencie tego transcendującego jazzu, w cudzysłowie, w tej ostatniej strofie, pokazuje, że brzmienie jest tak naprawdę pierwotne, znaczy to znaczenie brzmienia, znaczenie instrumentacji głoskowej, znaczenie rymów, współbrzmień, asonansów, konsonansów, częstokroć jest pierwsze wobec takiego znaczenia literalnego, wobec takiego znaczenia, nie wiem, obrazu, który nam się tutaj jawi, wobec tego dosłownego znaczenia słów. Więc w tym sensie to też jest wiersz programowy. To jest troszkę taka intencja klasycyzująca, bo to często Eliot, zdaje się, o tym pisał, że najpierw miałaby być ta muzyka słowa i potem na tej muzyce słowa budujemy znaczenia. Zresztą ja też polecam wywiad, już o nim wcześniej wspomniałem, ale ten wywiad z grudniowego numeru Nowego Napisu Co Tydzień, bo tam na pytanie redaktora, skąd wziął się tytuł Partyzant Prawdy, no to Keller troszkę w takim swoim autoironicznym, troszkę na poły żartobliwym, ale jednak na poły poważnym stylu odpowiada, że w tej ostatniej strofie było dużo samogłoski o, tak, no trzyma mnie opór, tylko on, opieram się on jak opój o płot, potem jakoś mu się tak to wszystko wybrzmiało, że do tego o pasowałoby p, no i w związku z tym pojawiło się Partyzant Prawdy, więc ta prawda głosek no, przełożyła się naprawdę znaczeniową, więc to na pewno jest to jakiś taki wyróżnik poezji Kellera, ta strona dźwiękowa, nie w takim prostym rymie, ale właśnie w tych takich współbrzmieniach, które troszkę są osadzone. Jedno współbrzmienie mamy, coś co nam się rymuje mamy na początku wersu, potem mamy w środku, potem jeszcze w jakimś innym miejscu i troszkę te współbrzmienia nam tak wędrują, jak po takiej szachownicy, jak po takiej sieci. Zresztą Keller też swego czasu porównał to swoje wierszowanie
to, co on stara się robić z formą, zwłaszcza w tych takich dłuższych wierszach nowszych, do właśnie do takiej pajęczyny, do rozsnuwania pewnej sieci, do tego, co też robią współcześni raperzy. Tutaj takim przykładem dla Kellera koronnym jest Eminem chociażby, którego bardzo często słuchał. I właśnie u Eminema ta gra słów, to rozsnuwanie takiej sieci, że jeden wyraz, który pojawia się na początku, może się połączyć z wyrazem, który pojawia się na przykład 10 w kolejności, a ten z kolei z jakimś tam wyrazem, który się pojawi, nie wiem, 15 w kolejności. Oczywiście tak mówiąc bardzo, bardzo, bardzo to upraszczając, ale gdzieś tam ta prawda głosek tak podskórnie no nam się objawia. Myślę, że bardzo dobrze robi Kellerowi jako poecie interesowanie się starożytnością i polską literaturą dawną. Poza tym też praktycznie zajmuje się studiami nad retoryką. Można zobaczyć na stronie internetowej uczelni, z którą jest związany, że kieruje zakładem właśnie literatury dawnej i sztuki retoryki. Więc tutaj ma dystans do wyłącznie najmłodniejszych, czy nawet wyłącznie dwudziestowiecznych, to też jest w końcu jakieś ograniczenie, propozycji artystycznych jako bezalternatywnych. Może czerpać w jakimś stopniu z podstaw polszczyzny, które są gdzieś daleko ukryte w tekstach starożytnych, łacińskich w szczególności. I tutaj patrzę na taką stronę, gdzie mamy po jednej stronie wiersz odwołujący się do świętego Augustyna, więc żadnego prowincjonalizmu w czasie tutaj nie ma. A z drugiej strony mamy tutaj wiersz o umierającym starym mistrzu. Ten, w którym mierzy się uczeń, bardzo wdzięczny, bardzo, bardzo bliski uczeń, mierzy się z odchodzeniem profesorowi TU, domyślam się, że chodzi o Tadeusza Ulewicza. Nic nie uchroni przed niebytem, ni książek poszarzałych zgrzebne płótno, ni płyt nagrobnych marmur potrzaskany. I pamięć zgaśnie, jak świeca zdmuchnięta powiewem wiatru, który w ciepłe oko pokoju wpadłszy jak jazda tatarska smaga powietrze. Słucham, co usta twoje cicho powtarzają, co gardła, co goryczą kawy przepłukana jama śpiewa i nie potrafię, mój mistrzu starawy, powstrzymać gniewu. Lecz nie ocalę. W ślad stopy twej greckiej żałosne wkładam wątłe swoje nogi, tak jakbym stawał na odciskach wiecznych zbiegłemu Bogu. Przepaść nas dzieli. Mój język kaprawy dawno nie słyszał mowy Cycerona, pozwól więc tylko, bym cieszyć się mógł, nim pamięć skona. Proszę zobaczyć, jak to jest mistrzowsko skontaminowane. O ile w nauce strofuje się adeptów, że nie powinno się pisać wieloznacznie, że jasność, czyli jednoznaczność nas obowiązuje, o tyle poezja umożliwia połączenie bardzo różnych znaczeń. Stopa to jest stopa wierszowa, stopa w wersyfikacji, jakiś jamb, powiedzmy, amfibrach trochę i tak dalej. A z drugiej strony stopa to jest po prostu część nogi. I tutaj stopa grecka to jest odwołanie się do klasycznej wersyfikacji, no ale w momencie, kiedy się wkłada w to wątłe swoje nogi, idzie się po śladach. Ta droga po śladach to jest swego rodzaju pogoń. To nie jest takie po prostu naśladowanie, imitacja, a tam pokazać, że się potrafi, albo dosztukować niedostatek inwencji. Tutaj to jest pogoń za umykającym Bogiem, zbiegły Bóg. To nie jest taki oczywisty Deus absconditus, nasz chrześcijański Bóg ukryty, ale ten zbiegły Bóg to może są jakieś też i wierzenia nie do końca poznane, może poznane nieadekwatnie. Ta pogoń za zbiegłym Bogiem starożytnej Grecji wydaje się tutaj intrygującym motywem.
Motyw śmierci oczywiście się tutaj pojawia dosyć często. Jest też bardzo ładny wiersz miłosny do żony, kończący się tym, że spoczną we wspólnym grobie. I jest ten obraz profesora Tomasza W., który prosi o westchnienie. Cienkie w kostkach nogi, wystające z butów. I już miałem na końcu języka pytanie o wspólnych przodków. Takie to jest półironiczne, ale z bardzo ważnym pytaniem. Czemu się martwię, skoro tylu innych bliższych ludzi gryzie ziemię? Nie wiem, więc stawiam tylko pieczęć. Tutaj czasami to sprecyzowanie drobnej różnicy pojęciowej, nie wiem, więc stawiam pieczęć, czy jak tam wcześniej czytałam, jesteśmy wzywani do świadczenia, będziemy jedynie wskazywać. To pokazuje taką bardzo dobrą kulturę akademicką, pojęciową. Mnie to po prostu imponuje i przypominam sobie te rozmaite strofowania, które swego czasu słuchałam, gdy nie chciałam dbać o rozróżnienia, subtelne rozróżnienia pojęć. Stawianie pieczęci nie jest tym samym, co, nie wiem, martwieniem się, nie jest tym samym, co jakąś jałową niezgodą. Jak pan widzi ten motyw śmierci? Czy tutaj w ogóle ja jakoś tak obsesyjnie go przeakcentowuję, bo prawdę mówiąc, komputeryzacja mnie usposabia tak raczej już grobowo. Czy rzeczywiście jest to ważne i dlaczego? Ze względów religijnych, światopoglądowych, dlaczego ta śmierć jest taka ważna? I czy jest? Jest z pewnością. W ogóle, tak jak wielu innych poetów, to Krzysztofa Kellera można by było po prostu nazwać poetą śmierci, ale to też z kilku względów. I myślę, że też nie wszystkie te powody, dla których Keller byłby poetą śmierci, zostały dostatecznie wyakcentowane przez, czy też wyeksponowane przez krytykę. No bo z jednej strony to takie... No takie podstawowe znaczenie, o którym Keller też często wspominał w wywiadach czy w jakichś takich autokomentarzach, i to też jest bardzo mocno obecne w jego wierszach, to jest ta śmierć dla świata, czyli z jednej strony oczywiście wzięta z Mickiewicza, tak kontekst dziadów, z drugiej strony to jest oczywiście ta śmierć dla świata, ale w tym rozumieniu takim chrześcijańskim, tak? Czyli po prostu jeżeli nie porzucimy tej starej formy człowieka, nie narodzimy się do nowego życia, czyli do nowego życia w Chrystusie, już po nawróceniu, to ten kontekst oczywiście chrześcijański, katolicki jest mocno wyeksponowany, to w tej takiej dalszej perspektywie oczywiście nie będziemy zbawieni, więc w tym sensie to jest takie jakoś tam konfesyjne, motyw tej śmierci dla świata. Ale to oczywiście, gdybyśmy tylko na tym poprzestali, to by było za mało, zwłaszcza w wierszach z lat 90. Ta śmierć dosłownie kroczy za bohaterem. Bohater tutaj kroczy w takiej... Bohater wędruje po takiej bardzo modelowej przestrzeni jakiegoś długiego pola, stąd też ten tytuł tomiku z roku 98. Na krańcu długiego pola. Towarzyszy mu wiatr, śnieg, deszcz, błoto, czyli jakieś takie ciągłe zmaganie się z krajobrazem. No i ta śmierć, która jakoś tam za nim kroczy. I to jest bardzo ciekawe, no bo te wiersze, one są w tym sensie śmiercionośne, że one są bardzo krótkie, więc troszkę są postawione w stanie takiego takiej różewiczowskiej śmierci wiersza, więc to nie jest tylko taki motyw śmierć, która gdzieś tam nieustannie nam towarzyszy, ale to też jest ta śmierć poezji, no bo skoro weszliśmy jakoś tam już na Parnas poetycki tymi bardzo dobrze ułożonymi, bardzo dobrze brzmiącymi wierszami debiutanckimi, to potem to jest...